nie pomoże, nie i koniec. Ksiądz nie wyda mi kartki, nie da zezwolenia, żeby zrobić komu inny, żeby kto inny zrobił pogrzeb. Nie. Tak? Nie i koniec, bo tak mi się podoba. Tak? Wie pan co? Bardzo wymowna... Nie będziemy w ten sposób rozmawiać. No proszę zamknąć tą kamerę, bo to... Zachowam to po prostu na pamiątkę, bo to jest wstyd i hańba, żeby wielki sługa Boży w żaden sposób nie pomógł zmarłej w pogrzebie. Tylko dlatego, że mama zażyczyła sobie pogrzeb gdzie indziej. Tak to ciężko księdza boli. Nie ma terminów. Nie było możliwości załatwienia tego inaczej. Że my nie zaczęliśmy od tego, że nie przyszliśmy do księdza. Ksiądz powie, że o 11. Ja pojadę do każdego jednego możliwego, bo baba nam, kobita nam sprawdzała. Mówi, nie ma na ten termin żadnej tej daty. I tylko potrzebuje kartkę, żeby ksiądz napisał, że zezwalam na odprawienie mszy komuś innemu. No nie ma czegoś takiego, żeby... Ale jeżeli, jeżeli nawet nie ma, no to co to księdza kosztuje? Napisać kartkę, zwykłą na kartce. Zezwalam komu innemu... Mnie nie kosztuje, go para będzie kosztować, no. Wszystko jedno. Czy ksiądz nie rozumie prostej rzeczy, że ja może się nie znam na urządzaniu pogrzebów i tego, bo pierwszy raz mi matka zmarła, tylko przyszedłem normalnie po pomoc do księdza i podobno chyba od tego jesteście, żeby pomagać ludziom. I w jaki sposób pomagacie? Tego, że zwykłej kartki nie mogę dostać? Nie może ksiądz po prostu to napisać? Tak jak mówiłem, pana to mnie dotyczy. Dziękuję. O co chodzi? Dlaczego się pan tak wyrażał bez księdza wikarza? Ale czy ja mu powiedziałem coś złego? No, wcześniej rozmawiałem, przywitałem się grzecznie i chyba nie byłem opryskliwy wobec pana, tak? No, ja no, tylko powiedziałem, jest, że... Pan tylko to jest ksiądz, no proszę... No dobrze, przepraszam księża. Kartka, długopis leży. Może mi takie coś ksiądz napisać? Nie może. Nie da rady, po prostu nie da rady, tak? Proszę. No to ile pan odstępnego nam da za pogrzeb, no? Tak, żeby byli usatysfakcjonowani. Wtedy zrezygnujemy z pogrzebu. No ile pan da? Znaczy w tej chwili to ja nic nie dam, bo dopiero przyjechałem, bo jak może... Jak pan nie ma nic, no to pan nic nie da. Aha, czyli kasa na stół i dopiero gadamy. No, jeżeli pan po prostu chce kartki, dam panu kartkę, ale za odstępne, no. No bo tak normalnie to wygląda po prostu. A możemy zrobić to po prostu sami, wtedy pan nie będzie musiał więcej dopłacić, no bo tak panu więcej wyjdzie, no. Ksiądz chce 800 zł za to, że, bo ja mówię, odstępnego, tylko tak, 800 muszę za to, że ksiądz napisze kartkę, że kto inny może mszę odprawić, zgodnie z wolą, podkreślam, zmarłej. Mama sobie, nie wiem dlaczego, może sobie tak zażyczyła, bo może właśnie widziała, nie wiem, po prostu nie chcę o zmarłych się podobać. Co pani sobie, co mama sobie zażyczyła? Żeby być pochowaną na kurach, tylko tyle. Tak. A nie żeby tam księża odprawiali za nią przed świętą. No ma pan taki zapis w testamencie? No nie ma pan takiego zapisu. A może i mam. No nie ma pan... A może i mam. Ja też nie muszę się z wszystkiego tłumaczyć. No. Siostra mamy przyszła tutaj do nas, dała nam akt zgonu i powiedziała, że państwo u nas chcecie mieć pogrzeb. No tylko tyle. A teraz robicie po prostu problem, no bo my... Ja robię problem? No tak, że rodzi się o tym, nie możemy odprawić. No bo nie możecie, no. I teraz muszę tak, księdzu 800, do tego kopii domów muszę wszystko, kurde, poopłacać dodatkowo. Kopii domów to pan wszędzie musiałby zapłacić. Tylko że to wszystko mam na kulach. Już opłacone. To ma pan opłacone, ale reszty pan nie ma opłacone. Ja mówię, nie wiem, czy proboszcza aż tak bardzo boli, że kto inny, kurde, te pieniądze weźmie i kto inny mszę odprawi, no bo nie rozumiem. Dlaczego zwykłej kartki nie mogę dostać od proboszcza? Bo tego nie rozumiem. Tylko i wyłącznie tego nie rozumiem. Może pan dostać, tylko mówię za odstępne, no to proszę bardzo, no ile? A, pan czyli za friko? Za friko nie ma. Aha. Nic nie ma za friko, no sobie pan co to... Jezu. No, tak to wygląda, no nie. Jeszcze tak... Takiej pychy nie widziałem nigdy na czyjejś twarzy. Po prostu to jest No proszę dostać, to jest moja kopia, no.
uznajmy, że mnie tu nigdy nie było. Może nawet tej rozmowy, a